Cześć, witam Was na kanale Analiza Polityczna. Dziś zapraszam Was na wydanie specjalne raportu z Ukrainy. Co prawda pełny przegląd frontu, jak zwykle jutro we wtorek, ale dziś skupimy się na jednym epizodzie. Przenosimy się w rejon Doniecka, już tutaj na tak zwany występ oczeretyński. I dzisiaj zajmiemy się tym, co dzieje się, jeżeli chodzi o walki o miejscowość Sokil, o tą wioskę. Tutaj sobie zbliżamy, widzicie Oczeretynę na zachód od Oczeretynę. W tej chwili Rosjanie po zajęciu Sołowiowe i tych tutaj pozycji ukraińskich atakują właśnie wieś Sokił. Tutaj na północ od Sokiłu spójrzmy sobie na sytuację, żebyśmy mieli świadomość tego, co wam w tej chwili zaprezentuję. A film jest naprawdę, myślę, że bardzo ciekawy. Tu mamy wieś Sokił, tutaj mamy zbiornik wodny i na północ rozbudowaną pozycję obronną ukraińską. I z czym tutaj mieliśmy do czynienia? Obejrzyjcie sami, bo myślę, że materiał ten jest naprawdę taki prawdziwy, pokazujący tym, jaka wojna jest, dlatego że na wojnie czasami dochodzi właśnie do takich sytuacji niesamowitej odwagi, starcia żołnierzy ze sobą. Historia zna pełno takich przypadków i myślę, że na przykład jeżeli interesujecie się historią, to na pewno, jeżeli nie, to zachęcam Was do zapoznania się z relacjami naszych czołgistów z dywizji generała Maczka, którzy po lądowaniu w Normandii walczyli z Niemcami i oni już wkrótce, szybko, jak sami wspominają, doszli do takiej taktyki, że po prostu używali swojej przewagi liczebnej, niczym kawaleria szturmowali pozycje niemieckie, strzelając dosłownie na oślep, byleby tylko jak najwięcej strzelać, żeby po prostu przykryć przeciwnika. I słuchajcie, tutaj z czymś mniej więcej takim, oczywiście w zupełnie innej skali mamy do czynienia. Spójrzcie, co wyrabia ten kierowca BT-era. Zapewne wy, tak i ja, byliście pod wrażeniem tego, co tutaj się wydarzyło. A co tu właściwie się stało? Już sobie analizujemy. Słuchajcie, tą drogą właśnie do miejscowości Sokił wjeżdżał BTR-82A z desantem. I jak widzimy, desant znajdował się na pojeździe. Jest to charakterystyczny sposób przemieszczania się żołnierzy rosyjskich z zabudową antydronową. Zapewne miał za cel wysadzić desant w miejscowości Sokił, by zdobyć przyczółek w tej wsi. I wtedy, kiedy wjeżdżał, napotkał na swojej drodze M2 Bradley. Co mógł zrobić kierowca BTR-a, 15-tonowego kołowego transportera, dużo słabiej opancerzonego niż nowocześnie opancerzony, jednak sobie nie mówi, całkiem naprawdę niezły BWP, 23-tonowy niemalże Bradley. Mógł tylko zrobić jedno, wykorzystać prędkość swojego pojazdu. M82A jest uzbrojony całkiem nieźle, bo posiada na swoim wyposażeniu 30-mm działko oraz karabin maszynowy. Dlatego też kierowca wiedział, że jeżeli się zatrzyma, to zginie. Nie miał żadnej możliwości. Dodał gazu, wykorzystał prędkość niesamowitą, dlatego że prędkość maksymalna BTR-a 82A to aż 100 km na godzinę. Postanowił po prostu objechać BWP-a. Z drugiej strony jego działonowy po prostu zaczął strzelać na oślep, walić po prostu, byleby tylko oślepić M2 Bradley. No jak widzimy też niestety Bradley otworzył ogień do BTR-a. Widzimy tutaj spadających z desantu żołnierzy, przynajmniej dwóch widziałem, na początku jednego później. Co się z tymi żołnierzami stało, nie wiem. Widzimy po prostu, że pociski wylatujące z działka M2 Bradley docierają do opancerzenia BTR-a, się na nim rozpryskują, ale z drugiej strony widzimy też trafienia właśnie 30-mm działka BTR-a, które trafia w wieżę najprawdopodobniej M2 Bradley. Z jednej strony niesamowita odwaga i może mu się wydawać szaleństwo kierowcy, ale co on mógł zrobić? Wiedział, że jeśli się zatrzyma, po prostu Bradley go rozstrzela. Dlatego na pewnej prędkości przejeżdża obok niego i wbrew pozorom, co, mimo że wydawałoby się, że w tej furii
Ale zachować się neracjonalnie, to zobaczcie, co on jeszcze robi. Udaje się tutaj dokładnie w to miejsce. Poznajecie ten dom i tutaj te zabudowania. Czyli widać dymiący tył, widać, że pewnie dochodzi być może do jakiegoś tutaj wyniku porażenia tego transportera kołowego, jakiegoś zapłonu, ale kierowca wjeżdża jeszcze, słuchajcie, tutaj w te krzaki z drzewa, żeby po prostu zachronić siebie, swój pojazd, ale także pewnie żołnierzy, który ma przecież na swoim opancerzeniu. A więc do końca tak naprawdę przez cały ten moment trzeba mu przyznać, że zachował zimną, nieprawdopodobnie krew, że wiedział, co robi. Naprawdę wyglądało to niesamowicie. A co się dzieje dalej? Słuchajcie, jeżeli chodzi o walki o Skill, zobaczcie, jaki jest dalszy przebieg, bo to jeszcze nie koniec tego wydarzenia. Jak widzicie, pod koniec tego wydarzenia prawdopodobnie Beterin jest jeszcze raz rażony z granatnika przez piechotę tuż pod koniec. Natomiast tutaj widzimy sytuację, kiedy on objechał właśnie tego Bradley'a. Spójrzcie na sytuację w tej wiosce, a właściwie ruinach już tej wsi, jak widzimy, te zabudowania są zniszczone. Takie, myślę, że wiecie, jest bardzo drogocenne z drona, dlatego że kiedy spojrzymy na mapę, wydaje nam się, wiecie, tu są domki jakieś tak dalej, zupełnie inaczej tak naprawdę to wygląda. Zobaczcie, to są już zgliszcza. Zbiornik wodny, tutaj pozycje umocnione ukraińskie, zobaczcie, jak intensywnie okładane ogniem rosyjskiej artylerii. To wszystko, te czarne plamy, to są wybuchy po rosyjskich pociskach, charakterystyczne tutaj taka jakby hałdy łacha piasku, jak nie wiem, jak to nazwać. I spójrzmy, co się będzie działo dalej. I zwróćcie uwagę, co się dzieje dalej. To jest ujęcie z drugiej strony jakby zbiornika, to ten sam Bradley. Prawdopodobnie, najprawdopodobniej został uszkodzony właśnie przez atakującego, szarżującego BTR-a. Zatrzymuje się, załoga go opuszcza, czyli pojazd musi być uszkodzony poważnie i niezdolny do dalszej walki. Następnie jest on rażony przez rosyjską artylerię lub też drona kamikadze, aby wyłączyć go trwale z walki. Ale to jeszcze nie koniec. 47. Brygada tego dnia straciła jeszcze jednego M2 Bradley. I dlaczego uważam, że to jest inny pojazd? Dlatego, że zwróćcie uwagę, on jest zupełnie inaczej malowany, na żółto, czyli jakiś chyba, wiecie, pojazd popustynny. W tym miejscu, tutaj, przy samym niemalże zbiorniku, Rosjanie odkryli pojazd, który tutaj stacjonuje i zostaje on zaatakowany lancetem. Uderzenie lanceta raczej nie miał szans Bradley przeżyć, przynajmniej może nie został całkowicie zniszczony, ale został na pewno wyeliminowany z walki. Także w obronie tutaj Sokilu tylko jednego dnia strona ukraińska straciła dwa M2 Bradley. Myślę, że jest to ciekawa analiza takiej właśnie jednej bitwy. Czasem warto przez pryzmat takiego zdarzenia sobie budować obraz tej wojny. A już na pełen raport oczywiście z Ukrainy, z frontu zapraszam Was jutro, bo naprawdę dzieje się dużo.